KGHM Polska Miedź SA i Powiat Głogowski podpisały porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Trwająca od lat współpraca Polskiej Miedzi i samorządu głogowskiego będzie teraz formalnie ustalona i jeszcze szersza. Przede wszystkim pozwoli na stabilny i harmonijny rozwój regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Ta firma nie może rozwijać się bez dobrych relacji z samorządem. Po raz pierwszy myślę, że wprowadzimy takie systemowe rozwiązanie w formie takiego porozumienia, które będzie dawało nam szansę realizacji z jednej strony biznesowych, dobrych projektów, a z drugiej strony wpisanie się w oczekiwanie społeczne. Porozumienie zawarto na lata 2013-2018 z możliwością przedłużenia. Na potrzeby realizacji umowy powstanie zespół osób z ramienia KGHM i samorządu głogowskiego, którzy będą dokładnie zajmowali się poszczególnymi zagadnieniami i problemami obu stron. Tu przede wszystkim jest kwestia dbałości o zdrowie, jest tu kwestia jakby monitorowania środowiska i pod względem oddziaływania huty, ale już mówimy też o tym, że pod względem oddziaływania górnictwa, czyli montowania pewnych systemów obserwacji wpływu na budownictwo tej naszej działalności górniczej. Mówimy o rozwoju tych miejsc, jakby współpracy ze szkołami. KGHM będzie realizował działania w zakresie nie tylko badań profilaktycznych i dostępu do bezpłatnych konsultacji lekarskich, czy organizowania wypoczynku dzieciom i młodzieży. Wesprze przedsięwzięcia ekologiczne, edukację zawodową, czy promowanie powiatu głogowskiego pod kątem gospodarczym. Samorząd zaś będzie m.in. wspierał KGHM w realizacji projektów inwestycyjnych na terenie powiatu i dostosuje szkolnictwo do potrzeb polskiej miedzi. Rozwiązujemy tutaj problemy dla nas, dla obecnie tutaj żyjących, ale także i przyszłych pokoleń. Ten dokument potwierdzi to, jak wiele robicie dla naszego terenu, jak ważnym jesteście zakładem. Realizacja poszczególnych zadań porozumienia będzie finansowana ze środków Fundacji Polska Miedź. Jak dotąd dzięki takiemu wsparciu od 2011 roku dzieci z gmin Kotla, Jerzmanowa i wyjeżdżają na zielone szkoły. Na co dzień biorą udział w zajęciach na basenach. Oprócz tego działają ośrodki zdrowia, w których systematycznie badany jest stan zdrowia mieszkańców. Formalne podpisanie porozumienia pozwoli na kontynuowanie takich działań i wprowadzenie nowych w zależności od potrzeb.